Widzimy dosłownie, przed chwilą przestało padać to, co w pierwszej części naszej relacji mieliśmy możliwość rejestrować, czyli ogromne opady. O, widzimy, chwila już po zaniknięciu deszczu. No tam jeszcze troszeczkę mży, od razu się dwa, pojawiły dwa kolejne ptaki. Dorobczaka miały z naszych konkursów. Widzisz, Łukasz, trochę przestało padać i już są gołębie. Dwa kolejne, to już będzie ile? 11 razem? 11. Adaś Piłaczyk ma 5 gołąbków, no i tam trzeba pochwalić Adasia Piłaczyka, ma 2 gołąbki przed nami. Oj, tam jeszcze jeden siedzi, zobacz. To nie wasz. To mógłby być ten, nie? I co tam jeszcze mówisz? Przepraszam, się... Nie chcę wejść głębiej, bo żeby nie zapadało, nie? O. 2 gołąbki będziemy Adaś przed nami, także trzeba mu pogratulować. Wiadomo, że lot był taki dzisiaj dziwny, troszeczkę nie wymagający, nie? Ale mieliśmy bardzo fajną, ciekawą relację. Patrzymy, teraz przestało padać. Miejmy nadzieję, że za chwilę pojawi się więcej tych ptaków. A popatrzmy jeszcze, bo tam widzieliśmy podwórko. No woda jeszcze stoi, ale ona będzie pomału wsiąkać. Warunki nie są równe, bo tam koło Częstochowy jednak też nie pada. U chłopaków grzmi, ale nie pada. Tak? No to te burze są zmienne, one właśnie takimi fronty przechodzą. Ale najciekawsze, że mimo tego gołębi tam nie mają, bo te dwa się pokazały u Zbyszka i nie doleciało nic więcej, nie? Mhm. To są te roczniacy, bo pierwsze z 500 ostatnio. To roczniaków ile macie w tej grupie? 11 gołębi? Chyba 3. Michał chyba dostał Jaworek jednego. 33. No kolega Michał Jaworek, pozdrawiamy go tu po sąsiedzku, blisko paręset metrów. Jakbyśmy w kierunku tam Katowic jechali. Po drodze jego gołębnik widzimy też. No będziemy czekać, patrzymy, patrzymy. Jeszcze słyszymy cały czas grzmi, ale tutaj na szczęście już przestało padać. O. Ta radość była przedwczesna, bo pochwaliliśmy, że nie ma deszczu, ale w międzyczasie zobaczmy, tam jeden go wszedł i tutaj drugi, tak, czerwony. Tak. Przez chwilę wydawało się, że deszcz przestanie lać, na chwilę był spokój, teraz znowu się rozpadało, ale w tym czasie znowu dwa gołębie przyszły, kolejne, czyli razem jest 13 sztuk. I jakie to są ptaki? Tam jeden widzieliśmy, czerwony białolotek taki. 330 olimpijki ze złote pary. I też ten tam... ostatni, ten, tak. Pokaż te. Bo tego nie widzieliśmy. 330 i te. Tak, 192 i 10340 gołębie. Z tej złotej pary też, nie? Złotej pary i 604. O, z tej złotej pary mamy tam nawet na aukcji wystawione jakieś młode. Dużo, no, popatrzmy. Ale to trzeba wcześniej, są tak samo. Tak, tak. Złotej pary, nie? No. Tam już tych gołąbkach wcześniejszych było. No, nie cieszyliśmy się długo bez deszczem. Ale to gołębiom wystarczył ten moment i siadły. Widać, że są gdzieś tutaj w okolicy. Jak tylko przestaje padać, to widzimy, dochodzą. Warto oglądać. Widzieliśmy bardzo szybko, zsiadł gołąb, wszedł 14, czyli pechowego tego 13 już minęliśmy. Zobaczmy, co to jest za ptak. Ale nie odbiło go. Zobacz, Łukasz. 10340, nie odbiło tego gołębia. Odbiło. Aha. 239. 239, o, 160. Też dwuletni. Tej złotej pary znowu. Też ze złotej pary. Teraz na chwilę, co chwilę przerywa troszeczkę, słabnie, wzmacnia się ten deszcz, ale zawsze coś ciekawego się tutaj dzieje. Cztery gołębie przyszły teraz jednocześnie, praktycznie pada, ale im to nie przeszkadza. 14 sztuk już, przypomnijmy, mamy wbitych, a tutaj teraz, o, widzimy, siada cztery kolejne siadają. O, wszystkie tam, to z górnego tego, tak? Zbychu, cztery kolejne przyszły. Chcę jeść, chłopie. Bagietka, chodź. O, zobaczmy. A ten to wasz też? Nie wiadomo, bo ten jeden tak... To seria będzie, kurczę. No, tutaj cały czas koledzy analizują. Znowu troszeczkę słabnie deszczyk, ale ten chyba nie wasz. No nic. Bagietka, chodź. Tutaj chwilę byliśmy zajęci czymś innym. A tu w międzyczasie do tego wlotu, który tu mamy na pierwszym planie, o, do tego właśnie wszedł kolejny gołąb, czyli mamy już ich około 18 sztuk. O, tak, 18, 252, 885, 10701, 336. Tu kolega teraz będzie Zbyszek spisywał, o, tak? Jest 18 gołębi, jest następny. Jeszcze następny? Gdzieś tu latają, czy już wszedł? Krążył tutaj, zobaczymy zaraz. Albo, aha, bo tam jeden rzeczywiście siedział, ale to chyba nie był z tego gołębnika. On sobie przycupnął troszeczkę, tak jak ten, co siedzi, to chyba też nie jest od was, Zbyszek, nie? Nie. Ten nie. Raczej czyjś inny tutaj. O, popatrzymy. Na razie nic nie krąży. Ja może przejdę tam z drugiej strony.
Zobaczymy, może będzie coś widać też ciekawego, jak one nadlatują. No popatrzmy, tam widzimy troszeczkę jaśniej jest z tamtego kierunku. Tutaj natomiast widzimy cały czas pada. My sobie z tego punktu, gdzie widzimy teraz na pierwszym planie, obserwujemy ten przylot. Nie, ja tam przejdę, tam jest jednak lepiej widać. O, trzeba przebiec szybko. O, no ciągle pada, pada, ale te gołębie widzimy kapią. I ponownie jak poprzednio, tam siadł gołąb. Będziemy tylko już teraz wiedzieć, bo bardzo szybko wleciał. Znowu leje. Jaki to był, Zbychu? Ciapek. A to którego roku? 14 rok. Czyli z gulaty. Miał już 8,27 konkursów. No. Patrzmy, patrzmy. Cały czas pada. To jest kabaret trochę, ale w takich warunkach przylot jest naprawdę ciężki, trudny. Ale już te 19 ptaków jest w zegarze odbitych. O. Patrzymy ciągle jeszcze. No tutaj u Zbyszka trochę posiedzimy jeszcze, bo nam się też w takim deszczu nie za bardzo kwapi jechać, ale to nie będzie problemu, bo takie emocje, zobaczmy. Tu jeszcze przejdę, Łukasz, i podwórko zalane, zobaczymy, czy tak dalej jest. No, w kabinie transportowej do treningów się odbijają bardzo mocno. Krople. Podwórko oczywiście zalane. Już nawet nie chcemy prognozować, czy będzie tutaj ten deszcz długo, czy krótko trwał. Po prostu postaramy się. Co? Pod Częstochową, czyli ta burza się tam, widzimy, w tym kierunku północnym przesuwa. O. Tam wieżę kościoła ledwo co widać. I cały czas pada. Tutaj mając do dyspozycji możliwości techniczne oglądania, jak wygląda burza, jak przechodzenie frontu, widzimy, ile było teraz, Zbyszek, uderzeń? 2579, niewiarygodnie po prostu, nie? Czyli burza tutaj na całego jest. Ciężki przylot dla gołębi. Mimo tego jest. Mimo tego 19. Jest 11 gąbków, także którą godzinę mamy jeszcze, powiedzmy? Która godzina? 12:49, także. 12. No jedna trzecia gołąbków. Prawie już jest. Najważniejsze, że są te gołębie, które, na które liczyłeś też. Tak, bo jest pazurek z drużyny wicemistrza Polski, także ta 239 samica tam ma koeficjenty 2, 3. No jest dużo dobrych gąbków. 881, co ma 5, 10. Także no, dużo dobrych gąbków jest, nie? No zobaczmy, a ten taki, a ten, patrz, ten taki biedak siedzi tam, to jest czyjś gołąb, przyleciał. Zobaczmy, tam sobie siedzi. Czeka, aż będzie mógł, nie wiem, czy nie ostrzy obiektyw, bo to jest za duży ten. O, nie ma na czym się skupić, ale tam siedzi ptak jeden. On sobie też pewnie posiedzi. Przejaśni się trochę, to poleci. O. Widzieliśmy i wchodzą i do dolnego gołębnika, i do tego górnego. Te gołębie. Znowu widzimy troszeczkę, nie ma błysków, słyszymy tylko uderzenia. Deszcz tak na chwilę jakby troszeczkę słabiej pada, ale to jest mylące. Nie trzeba nic mówić, deszcz, kolejny ptak, 20. O, nie wiem, czy tam, no nie wyostrzyło. Roczniak. No to już w ogóle, roczniaki, wiemy, tutaj problemem jest, hodowcy często naloty nie dają, bo chcą je oszczędzać, a tutaj widzimy w deszczu, bo deszcz oczywiście nie przechodzi. Przyleciał kolejny już 20 ptak. Tu zobacz, aż się ciemno nam zrobiło. Weź zapal, Zbychu, może no, będzie, kurde. O, zobaczmy. Tutaj tak. Widzimy 635. Gołąb ma teraz prędkość 1263,2 metra. Dadzą radę. Dadzą radę. To też jest dzień. Ale to jest 20 gołębi spośród 63, czyli prawie mamy już 33%. No ciężko to przewidzieć, bo w tych czasach mało kto komputer ma po prostu, nie? Także po prostu, wiesz, no, ciężko tak się przewidzieć. Takie ironicznie kolega tutaj trochę mówi, ale popatrzmy. No to czysta głupota. Ja to powiem, jest. Wypuścili gołębie we front po prostu, nie? No to trzeba być już całkowicie nie powiem kim. No, bo... To jest kolegi zdanie. O, popatrzmy, a my po co będziemy patrzeć. No na razie nic nie lata. No tego zaobserwowaliśmy praktycznie tylko na końcu, kiedy już był na klapie. Niestety gołąb siadł, nic go nie widzieliśmy, ale proszę mi uwierzyć, wszedł tutaj góry. Tamten, co podlatuje, to jest ten, który... O, patrz, on może przez tą klapę wejdzie. Zobaczymy. Ale przyleciał kolejny w takich warunkach, przyleciał który, Zbychu? 21 gołąb. Który to jest 10.083 z 2013 roku. Czyli tutaj trzeba cały czas patrzeć, tu nie ma co siedzieć. Trzeba być skierowany, mieć cały czas obiektyw kamery tutaj w tym kierunku. Bo mimo takiej pogody to cały czas coś siada. Za 3 godziny przestanie padać, także nie jest. Za 3 godziny. Za 3 godziny nadzieja jest, także. Jest nadzieja.
Powiedziałem, że jakby dzisiaj przyszło gołębki wypuścić, no to trzeba było poczekać do godziny pierwszej i by gołębie sąd by przeszedł, no nie? I byłoby okej, no nie? A tak no, jest jak jest. Najważniejsze, zobaczymy ile tych gołębi wszystkich w oddziale będzie, bo to jest ważne, żeby tych gołębi jak najmniej na tych lotach gubić, tracić, gdyż później nie ma czym lotować, no. Zobaczmy. Nie, tam starsi odosy sam poradzą po prostu, nie? Tylko, że no, szkoda tego tych młodych odosów, czy ci, co zaczynają ten spod, no nie? Bo no wiadomo, się że... zniechęcają. Zniechęcają się, no bo tak jak ci starsi tam odosy sobie poradzą, bo jutro dolecą, te gołębie są lepiej przygotowane, nie? A też nie mają tak źle ci odosy dobrze, nie? Dobrze, popatrzymy sobie. Błyska tutaj cały czas. Tuż spod tych 2000 coś piorunów, to kolejne pewnie do 3 dojdziemy albo i więcej, bo cały czas coś słyszymy. O, właśnie się pojawiły tutaj u góry 4 gołębie, one gdzieś tu krążą. Teraz zobaczymy, może, no, szczerze powiem, nie chce mi się wychodzić, żeby zmoknąć, poza tym może mi napadać, ale one gdzieś tutaj latają. Zakładając, że to były tutaj gołębie z hodowli kolegi Zbyszka, ale raczej tak. Patrzymy, siadł już jeden. Widzimy, one sobie musiały pokrążyć, tutaj cały czas pada, trochę mniej teraz akurat. O, zobaczmy, o nie, pośliznął się, zobaczmy. O. No nie wychodzę, nie widzę tych kolejnych, ale zobaczymy, może on to wasz? Nie wiecie. Ciężko wyczuć, zobaczymy. A może to jest ten niebieski, co tam lata, bo go już nie widzę. Nie, tu jest stąd, to widzimy. Odbił się tak. Zaraz popatrzymy, jak... Super. Co? Ta samiczka, no to jest jedna, co nam bardziej zależało, ma koeficjenty 1,094,2, także no ma 5 koeficjent z 3 lotów, nie? Ta samiczka. Musisz szukać po zobaczyć na nogę, żeby się coś nie ten. Widzę te 4 latały, to chyba tam były i z innych te 3, podejrzewam, a słyszymy grzmi cały czas. No, ale na tej nam zależało właśnie samicy, nie? Właśnie, przyleciała. Bo się wybaliśmy, no. Były 4 w powietrzu, ale to 3 poleciały. No, u Michała Jaworka jest drugi od nas, oryginał Oleksiak ma 8 konkursów, Michał zgłosił gdzieś przed chwilą, nie? Ósmy konkurs, drugi u niego dzisiaj na gębniku, nie? Także zawsze widzimy, no warunki nie przeszkadzając, zawsze coś skapnie. Widzimy, deszczyk troszeczkę przestał i jest płowy ten... O, drugi, zobacz. Nie, to ten niebieski chyba cały czas to tu lata. Ale płowy to samiczka, nie? Samiczka, zaraz będziemy widzieć, jaki ma numer. Tu popatrzmy, jest godzina dopiero 13:15 gdzieś. 18, a tutaj już ciemno się robi jak wieczorem. No to zachmurzenie cały czas jest, my tu liczyliśmy, że te fronty przejdą, te chmury przegonią, no tak chmury ich nie przeganiają, tyle tylko, że opady tutaj widzieliśmy na chwilę ustały, ale ten gołąb już wylądował, znakiem tego, że one gdzieś tutaj muszą siedzieć na różnych wieżach, w drzewach, koronach drzew, no po prostu tam no, gdzie... No kiedy z łaz dzwonili, no to tam było gradobicie, normalnie kulki takie jak jajeczka leciały, po prostu no to jest ten, nie? To jest bardzo, bardzo brzydka pogoda, po prostu tam chłopaki mają dopiero po 2-3 gołębie, nie? No. Zobaczmy, Roxana dojdzie nad parasolką. Bo Roxana, wychodzi, to od razu są dwa. Gdzie są? Roxanka, o, w powietrzu. To szczęście przynosisz. Dobra, popatrzymy. O, są. O, krążą. My tylko będziemy widzieć, jak będą lądować. Tutaj koledzy też podjęli decyzję o przełożeniu zegarów na otwarcie na którą na 17, tak? O, widzimy, ląduje. O, drugi. Ja mam 23, minut ma 11, nie? No odbiło, to 24 będzie, tak? 24. No, tam jeszcze widzimy, mizdrzą się na tym dachu. Na chwilę deszcz przestaje, od razu przylatują gołębie. Jeszcze jeden chyba jest, tak. Co? Nie wiadomo? No. Może się ostudzić jeszcze z nami. Tak. Widać, nie jest zmęczony. W Ładze to bym już grad leciał, no nie? Są warunki te naprawdę trudne. Udało nam się, już pierwszą część mamy na internecie, a w międzyczasie deszcz przestał padać i przyleciał gołąb. Super, ta co czekałem właśnie na nią. Tutaj, Zbyszek, poczekaj chwilę. My tutaj, wyłącz tam, wyłącz, bo my to sobie oglądamy po prostu. Film ja to wyłączę, może, czekaj, żeby nam nie zakłócał. Dobra. O, dziękuję. No nie klikaj tyle, dobra. Także najlepsza samiczka już jest, także tylko 2 gołębi brakuje, takich przyzwoitych, nie? Czyli te, co przychodziły pierwsze, to były nieprzyzwoite?
Nie no, przyzwoite, tylko że 9 gołębi dają takich bardzo szybkich gołębi, nie? Mhm. No to z tych 9 jeszcze brakuje mi 2 gołąbków, nie? Ale 7 już z nich tych najszybszych jest. Także... Czyli razem mamy ile? 20 jest 6 gołąbków wszystkich, nie? Czyli prawie do połowy dochodzimy, jeszcze tak. Tam brakuje nam 27, to by było połowa. Ale te co poszły z 50 gołębie, co walczą, no to ich brakuje 8 sztuk, także po prostu... To tu jest rewelacja z tym. Teraz się właśnie nam udało, bo ja wyjdę, teraz może pokażę. No, ale... O, jest. Jest następny, ale teraz już możemy wyjść, filmować. No, myślałem, że całkiem nie pada, tu jeszcze ciągle pojedyncze takie duże krople padają. No właśnie, bo patrzyliśmy sobie tutaj na mapę pogody, tutaj Zbyszek miał odpalone, to żeśmy mieli bardzo takie... Zobaczmy, jak wyglądały... Proszę zobaczyć o godzinie 11:20. No to całe, jak było Krosno-Odrzańskie, miały tu gołąbki. Trasa lotu. To po prostu tu tragedia, Wrocław, to wszystko, no ale tego nie widać, na pewno niektórzy nie wiedzą, o co ilość chodzi. Ilość uderzeń piorunów powyżej kilku tysięcy, dodatkowo. Tak, także po prostu, no takie po prostu, takie anomalia po prostu, no, ale to nie idzie przewidzieć, bo tego nie widać, także po prostu, no ciężko. No. Grunt, że tych gołębi, ilość taka przyzwoita w miarę przyszła już teraz. Najważniejsze, że kolega zadowolony. Dobre gołębie są, no bo szkoda było tych dobrych gołębi na szybkość po prostu zgubić, bo niektóre no co poszły na takie testy, nie? Bo takie roczniaki, wszystkie najlepsze 80 roczniaka mamy w domu, także no poszło 21 rocznik na takie, co się testują, no to też tam ileś przyleciało, ale wiadomo, że na niektóre no to no muszą spełnić wymogi nawet takie jak dzisiejsze, nie? Ale te dobre gołębi, byłoby szkoda jakiegoś gołębia dobrego zgubić, nie? Tutaj w oddziale mieliście planowane przyjęcie, otwarcie zegarów na godzinę 14, tak? No tam ale już... byłoby gołąbku, bo tam 33% mamy listę, także myślę, że już byłoby tyle gołębi, ale tak do pewności, żeby czasem komuś nie weszły gąbki, no to już woleliśmy zegary przełożyć na 17 godzinę. Czyli na 17 godzinę się spotkacie, będziecie wiedzieli, jak to w oddziale ten lot wyglądał. W okolicznych oddziałach też mieli, z tego co na mapie widzieliśmy, w niektórych miejscach było troszeczkę lepiej, ale zasadniczo to też odbiło się, bo i grad padał w łazach, tak? No grad, no ale to tak mówię, to nie są takie, to nie są dobre decyzje po prostu, nie? No i kilka tych dobrych hodowców sobie poradzi, no tylko, że no, to nie jest to sobie przyszłość budowania o tych decyzjach to sobie będziemy później rozmawiać, natomiast teraz jeszcze sobie popatrzmy na te gołębie, może coś teraz podleci. Ten gołąb, którego widzieliśmy, niestety to nie był z tej hodowli, on to go przelatywał. O, ale jest, o, zobaczmy, pięknie, o, on to na pewno stąd jest, to stąd. O, jak pięknie ląduje, zobaczmy. Tu poleciał, dobra, teraz przeleci z tej strony zapewne. Tylko ten już jakby z kierunku przyjechał, przyleciał, nie? No, tu kierunku to raczej nie przeleci dzisiaj. nie, dobra, o, popatrzmy, tak, pięknie siada. Ciągle deszcz pada, odbity się, ale zobaczmy, podobnie jak u kolegi Manfreda, bo odeś siadają praktycznie od razu. Roczniak, no i widzimy. Jaki numer? 540, to od razu nam powiesz, po czym to jest, żeby na bieżąco wiedzieć. No nie pamiętasz, no Łukasza trzeba się zapytać. No, widzimy. Może jeszcze teraz znowu da nam los, że zaobserwujemy bezpośredni przylot, tak jak w tym ujęciu. Widzieliśmy z tego kierunku, tutaj naprzeciw stoją nas takie brzozy, naprzeciwko tych brzóz, czyli no z kierunku to prawie. Tak, no. Kierunku jest, no. No ja ci powiem, co on zrobił, tam po drodze się siadł, gdzieś się pod jakimś poddaszem schował, mówi, albo na wieży kościoła. Taki mądrzejszy gołem, i tak, nie? Właśnie inteligentniejszy. Tak. Nie? Po co jak brzydka pogoda jest, to siada, nie? Tak. I po prostu oczekuje swój czas. A te tempy, te takie gorsze, po prostu tak, cały czas w deszczu. Lecą, bo aha, no właśnie. I dlatego dolatują. Za szybko. No właśnie. No nic. O, no będziemy dalej tak czekać. Trochę zajęci jesteśmy, następne. Że tak powiem, konsumpcją, ale widzieliśmy, siad teraz tutaj siedzi na dachu, czerwony, pstry taki, cały czas teraz, kiedy... 30 i tu jest... O, zobaczymy, widzimy, o, weszła już odbita, teraz na szczęście już tam zaczyna... Z tamtej strony właśnie będą przychodzić. O. Zobaczymy. Mamy cały czas, teraz kiedy deszcz przestał padać, te gołębie dolatują. Na szczęście nie pada tak, że można z kamerą wyjść tutaj i więcej zaobserwować. O. Też zobaczmy, zachmurzenie pomału przechodzi. Nie powiem, żeby całkiem tych chmur nie było, ale już się zrobiło troszeczkę jaśniej. O. O, idzie to stado, zobaczmy. Tak, teraz te gołębie to są... O, kilka, oderwie się. No to. Dwa. Nie, jeden. Nie, no zobaczymy. Tutaj wy już macie tutaj taką jedną parę przytuloną, zobaczmy. Tam siedzą na dachu, dwa się już zakolegowały.
Już gniazdo, tak. Młode będą odciągać tutaj. O, ale jest, jest, jest ten jeden. Jest, jest, odbił, odbił. Lot teraz jaki będziecie mieli następny w oddziale? 160 km. Tam będzie w piątek wkładanie. No, 21 roczniaków poszło, no to jest połowa. To dobrze. Roczniaki poszły, które już poszły 10 raz po kolei, no nie? To które tam poszły do testów, ale już sobie 5., 6. konkurs po kolei. O, i siadł, poczekaj, o tam, siadł sobie ten... Nie, 3-latka. 3-latka. To jest 10-0-9-2. Widzimy, Łukasz rozpoznał bez zegara. O, jeszcze patrz, teraz dwa tam nadlatują. I trzy, o, trzeci. O, trzeci, zobaczmy, o, pięknie to wygląda. Ale jakie formie, jeszcze następny z góry, patrz. O, jeszcze jeden. Jeszcze wyżej idzie. No, puściło tylko trochę pogoda. 3, 4. Tu trzy widzimy, a czwarty, nie. Czwarty może... To te trzy, to. Ale jeszcze Zbychu, ja nic nie mówię, że się w oczach dwoi, troi, czworze, ale... Jeżeli zobacz, jakie formie, zobacz. Jeszcze kibiety robią. No a upierzenie dobre, tam też to dla nich jest tylko wieża, się tym jest, wychowali. A to nie, to ten, który siedział, ten zakochany. Opa, klaskają jeszcze, nie? Mhm. No to abyś się ty wykąpał po prostu, no to też jesteś jeszcze żywszy po tym, nie? Odświeżony, no. Kurde, nie? Potraktowałem to nasze, o, zobacz. O, teraz grupa większa. To kochasie się zerwały, aha. Nie, ale to jest i tak więcej jeden, czy cztery już są, bo doleciał. Miło popatrzeć, jak teraz po tym deszczu te gołębie tak jakby powiedzmy właśnie ruszyły i zaczynają tutaj dolatywać. Ty może wejdziemy, ty, a może wejdziemy, bo wiesz co, bo może... O, patrz, o, tu. Niech się pobujają trochę, popatrzymy jak się latają. O, słyszymy, odbiło, jeszcze jeden tutaj, co? O, jeszcze dwa. Jest 412. To ten 161, no to mu zależało tam na... 11. 14 rok, no. I tam jeszcze zobacz, Zbyszek, o tam nad drzewami nadlatuje, o, nadlatuje, zobacz. O, idzie. Nie, chłopie. A, i do sąsiada, to nie nasz, kochać. A, kochać to jest. Chciałem tu zaznaczyć jeszcze kolegom, że po prostu w tym roku jednak jest sezon ciężki, no bo jakby nie było, to 3 razy z zegar żeśmy przełożyli już z godziny 14 do 17, no to znaczy, że... Otwieranie zegarów, nie? Bo lotów jeszcze nie przełożycie żadnego. Sezony, co się nie przekłada zegarów, a... W tym roku, no jakby nie było na 10 razy, żeśmy już 3 razy zegary przełożyli, ale po prostu się gołębie pozatywały, bo tutaj oddzielamy szczków takie, no miękkie gołębi nie mają po prostu, bo jednak się schodzą gołębie, no ale wiadomo, że coś tam każdy troszkę zgubi, nie? No, podejdziemy, zobaczymy ile tych gołębi już mamy razem odbitych, zobaczymy godzinę, tutaj jest godzina. Jest po drugiej. W zegarze nam pokazuje 14.04. 38 gołębi, no to już jest. Powyżej połowy, przypomnijmy, tak, 63 gołębie. 63 to tylko brakuje 25 gołębi. To jest dużo więcej połowa, bo tak. 40 no, popatrzymy będzie... właśnie, ale one tu będą przychodzić, także tutaj zerkniemy teraz, czy nie ma. I będziemy patrzeć, jak one tutaj... O, tam cała tam grupa daleko idzie, zobacz, patrz. Nad wieżą kościoła, teraz nie wiem, co w obiektywie tego nie widzę, one są za drzewami schowane. Ale szła cała grupa, może któreś z nich odbi... Nie, przeszły dalej. Tu oczywiście są koledzy inni, że tam z oddziału, tam pewnie do nich to lecą. No, tam łazy te są. No. Tutaj sobie, teraz będziemy patrzeć. Coś ciśnie tutaj, patrz. O, jeden jest, o, widzimy. I ponownie. No i nasz, i ładnie, pięknie. I widzimy, pięknie. Przywitał nas pięknie, o. I ciśnie się składa. Teraz jeszcze poklaska. Ucieszył się, że... Trafił. Trafił do swojego gołębika. No, sobie jeszcze poleci, słyszeliśmy to klaśnięcie. I jest na tym, no nie wiadomo czy ten nasz, ale tam... Tamten to nie, to jest czyjś inny. Jeszcze mają zapas siły, jak widać. To one siedziały, tak jak mówiliśmy, te gołębie pewnie siadły gdzieś. Bardziej może one oblatywały lub gdzieś usiadły chwilowo, nie? No, siły w każdym razie mają, były dobrze przygotowane. Tak mówiłem, że po prostu jak tylko na chwilę się deszczu, mimo że w tym dużym deszczu duża grupa gołębi przyleciała, ale mimo tego tam się nie boimy, bo jakby tylko pozwoli pogoda jutro, a pozwoli, a dzisiaj jak widać... O jest, o, rzeczy. Leciutko puścił deszcz, także... Czyli będzie 39. Sobie poradzą, nie? Bo... 39, zobaczymy, roczniaczek? Nie wiemy tego, Łukasz nie widział. 560 na akurat Krzysiu trafiłeś roczniaczek, no. No.
Jakbyś wyczuł. To jest to ciekawe, bo cholery oszczędzają gołębie roczne, bo wiadomo, z tymi gołębiami, jeżeli dużo straty będziemy mieli, to później jest problem stado można odbudować. Można wybrać roczny tam na przykład, co akurat mi tam zależy, czy są do testu jakieś po nowych gołębiach, ale jeżeli z tych takich pierwszej ligi, to raczej staramy się roczne oszczędzać, bo jednak na przyszłość mi są szybsze gołębie, a zarazem też tutaj bym młodym hodowcom po prostu polecił, żeby uważali po prostu, no bo te pogody jednak z roku na rok są coraz gorsze, anomalia, i jeżeli będziecie mieć koledzy no takie roczne gołębie, no to co roku będziecie musieli kupować nowe gołębie, bo ciężko się tak po prostu... Z tym, że ty zrobiłeś troszeczkę inaczej, bo powiedziałeś, że pewną grupę rocznych gołębi tak jakby wyciągnąłeś, zostawiłeś i specjalnie je ostro trenujesz i już się zaczęły ci z tych, no, tych roczniaków pokazywać. Pokazywać, no ale to jest mniejsze ryzyko, bo w razie jakiegoś nieszczęścia, no to jak mam 80 gołębi rocznych w domu, no to 20 gołębi mogę sobie poświęcić, tak? No to bo to nie jest przeszkodą, tym bardziej, że grupę gołębi mamy starych, nie? A jak młody hodowca zaczyna po prostu i on ma tylko 30 roczniaków, czy tam jest 10 gołębi dwuletnich, no to dla niego jest jakiś jeden lot ciężki, jest porażką, po prostu dlatego... Wtedy nie wiadomo, czym latać w przyszłości. Proponowałbym dawać gołębie kilka razy na roczne, na dobre pogody, omijać takie rzeczy. Te później będą jako gołębie dwuletnie i trzyletnie po prostu i będą koledzy zadowoleni po prostu i te same gołębie będą kolegom dobrze chodziły, nie? O, sobie popatrzymy jeszcze tutaj, czy coś przylatuje. Teraz, kiedy już, o, praktycznie już nie pada nic, tam pojedyncze krople. No, chwila przerwy. Z tamtej strony troszeczkę jaśniej jest i stamtąd może zaczną nalatywać. O, widzimy. Pomału będziemy kończyć naszą relację, gdyż też trzeba jeszcze dzisiaj dojechać do Torunia. Mamy tam kilka gołębi, które do tego gołębnika, który pokazywaliśmy, jak budujemy, z sobą wieziemy. Chcemy też wykorzystać to, że jest akurat aura taka po deszczu, będzie dobrze jechać. Ale tutaj zobaczmy, kto jest 40 gołąb z Bychu? 40 gołąb, siadł nam. Też roczny. No to widzimy, bardzo fajnie. Po czym jeszcze nam powiedz? Co? Po czym? Janę, to jest z gołąbki Van He. To jest od pana Janka Kucharczyka, co kupiliśmy go kabinkę, no to już będzie... Z Andres Pola, kolega Jan. W 2006 roku, bo tak, tak, tak. To jest półsiostra maratończyka. To jest półsiostra maratończyka, bo też gołębie bardzo twarde, jesteśmy, chcieliśmy podziękować przy okazji panu Jankowi, no nie? I w krzyżówce z naszymi gołębiami, po prostu z tej starej lasy czwarte nagrody, no to są bardzo twarde gołębie, nie do zniszczenia, nie? Po dwóch latach, praktycznie jak już nabierałem wieku dwóch lat, jeszcze my gołąbka nie zgubili jednego, oprócz takiego coś tam po prostu rozbił nam gołąbek tylko, nie? Czyli krótko mówiąc, kończąc naszą relację, mamy 40 gołębi, o godzinie 17 będzie otwarcie zegarów, wtedy będziesz wszystko wiedział, ile w oddziale przebiegł lot. Natomiast my jesteśmy zadowoleni, bo mało kiedy nam się udaje filmować taki ekscytujący lot z takimi emocjami w postaci piorunów, grzmotów, chciałem podziękować deszczu. Wszystkim polskim hodowcom, bo te gołębie, co pokupiłem po ASAch i ASE od polskich hodowców, nie, w krzyżówkach, nie, praktycznie w 95-8% jestem wszystkich zadowolony gołębi. Wiadomo, że niektóre są wolniejsze, szybsze, ale polecam polskie gołębie od polskich sobie hodowców, bo będziecie mniej stracicie, szybciej dojdziecie. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Wprawdzie przed chwilą zakończyliśmy naszą relację, ale jeszcze udało nam się przed wyjazdem tutaj kolegi Zbyszka, no tego nie udało zarejestrować, ale pokazuje nam teraz jednego gołębia i mieliśmy taki akcent, kiedy tutaj zgrywaliśmy film akurat, że przyszły jakie gołębie, powiedz. A jeszcze co brakowało mi, te dwa bardzo dobre gołąbki, trzeciego takiego średniego. Czyli przyszła jaskółka, tak? Tak. O, tu jeszcze w międzyczasie zobaczmy, o, przychodził kolejny. Tak, i przyjaciela jaskółeczka po prostu jej kuzynka. Także tutaj proszę zobaczyć, o, jest gołąbek mokry cały ten, ale... To jest 2013 rok, 13 tak? Rok, tak. 11-24 końcówka, tak? Tak? Dobrze, tak. Widziałem? 10-124, przepraszam. To ostatnio była ósma, później czwarta z 500, także też ma tam kowcyn bardzo dobry. No to po locie jeszcze proszę zobaczyć, jakie ma mięśnia, całe wszystko różowytkie. Na szczęście przestało już padać całkiem, już nawet nie kropi. Skrzydełko jest 10 lot, 2, 4, 6, 8, 10. Nie rzuciła ani jeszcze jednego piórka. No proszę zwrócić uwagę. 2, 4, 6, 8, 10. O tych tłustych plamach, co kiedyś w Belgii jak byłem, po prostu mówiłem, że zwróćcie uwagę, po locie, jakie ma cętki, po prostu zdrowia, nie? No i tutaj jak widać po takim ulewach, gom nie odczuwa w ogóle po prostu zmoczenia. No i samiczki przeczekały troszeczkę. Widać, dochodzą teraz, cały czas sobie przychodzą, o, widzimy jeszcze raz ona sobie wejdzie, a powiedzmy, że zobaczmy jeszcze na zegar, tylko na zegar. I teraz już będzie naprawdę podsumowanie, bo musimy też jechać. Z 50 gołąbków ogólnie na 47. 47, także 63. 3 to tylko brakuje gołąbków 16 sztuk, a w tym tylko jednego z 50. Tak. Tylko jednego gołębia z 50 brakuje. No, ale on teraz się zaczyna robić naprawdę ładnie już, także będzie możliwość, no, że jako straty pewnie chodzi, przyjdą. Nie, no to nieźle, no ale tak jak mówię, no, troszeczkę
gąbków o dziele brakuje, no to troszeczkę się rozmniejszy niepotrzebnie, ale tak to... No, myślałem, że będzie gorzej, że jutro bardziej się będą gąbki schodzić, ale tak wcześniej to w żartach... Patrzymy, że przychodzą. Tak, w żartach tam mówiłem, że 3 godziny i pogoda się zrobi i no, rzeczywiście się zrobiła, no bo ja analizuję i umiem przewidzieć pogodę do przodu, patrząc w internet. No, no prorok jakiś, no. Może nie prorok, tylko to już żartuję. Trzeba wiedzieć, na co się patrzy po prostu, nie? Dobrze. Widzimy, o, tak wygląda teraz niebo, a my już kończymy naszą relację. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot.